po swojej walce na gali w Ślesinie jest ze mną Nikodem Jerzewski. Nikodem, jakbyś, przede wszystkim gratulacje, jakbyś ocenił swój występ? Dziękuję bardzo. Występ mogę chyba zaliczyć do udanych. To, co chciałem, to zrobiłem. Podpowiedzi z narożnika, które dostawałem, wykonywałem, także wydaje mi się, że wszystko ok. Obyło się bez żadnej kontuzji, także udany występ. Szczerze mówiąc, w pierwszych rundach to musiałeś rywala szukać po ringu, bo on się tam uciekał. Szukałeś, szukałeś, no i go znalazłeś w końcu. Na pewno po mojej stronie była przewaga fizyczna, może tego troszeczkę przeciwnik się przestraszył i zaczął, w cudzysłowie mówiąc, biegać dookoła ringu. Jak to powiedziałeś wcześniej, wyglądało to troszeczkę jak polowanie i udało się ustrzelić, że tak powiem, mojego przeciwnika. Chociaż nie nastawiałem się na knockout, cały czas byłem uspokajany ze strony narożnika i wszystko było ok. Kluczowe okazały się ciosy na korpus. Tak, troszeczkę uśpi przeciwnika czasami na górę i w dalszej, czy w połowie walki, w dalszej fazie obijanie troszeczkę dołów i jednak ta przewaga fizyczna dała się odczuć mu na pewno po tych dołach. Jakie teraz najbliższe plany? Na razie nie mam najbliższych planów. Chciałbym troszeczkę podleczyć moją prawą rękę, ponieważ co trening, co sparingi, co walkę mam z nią problem. Nie wiem, czy to będzie jakiś zabieg, czy to będzie po prostu chwilowy odpoczynek. Na razie nie mam planów. Wracamy do hotelu, pakujemy się i odpoczywamy. Jakiś czas temu otrzymałeś taką luźną ofertę walki z Michałem Cieślakiem. Odmówiłeś? Mógłbyś powiedzieć coś więcej? Nie. To nie było tak, że ja odmówiłem, tylko po prostu została mi przedstawiona sytuacja przez moich promotorów. Myślę, że na dzień dzisiejszy to jest bardzo słuszna decyzja. Sztab szkoleniowy mój powiedział po prostu wraz z trenerem, że taka walka nie jest nam na razie potrzebna. Spokojnie, on jest młody, ja jestem młody. Na pewno się jeszcze spotkamy. Dlatego nazwałem to luźną ofertą. O, można tak to też nazwać. Dobrze, Nikodem, w takim razie jeszcze raz bardzo Ci gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować nieobecnemu dzisiaj mojemu trenerowi Rafałowi Kałużnemu za całe przygotowania oraz dzisiaj obecnemu w narożniku mojemu przyjacielowi, a dzisiaj spełniającego roli trenera Marcina Rokowskiego. Dziękuję bardzo.